Witam Was bardzo serdecznie i chciałam Was zaprosić na obchody Tygodnia Bibliotek, który rozpocznie się 8 maja, a zakończy 15. Tydzień bibliotek nadejdzie już niebawem, a hasło tegorocznego tygodnia brzmi: Znajdziesz mnie w bibliotece. Jak myślicie, kogo my znajdziemy w bibliotece? Czy co? No najważniejsze takie jest w bibliotece? Książki. Książki, no oczywiście, że tak. No i co jeszcze oprócz książek? Dlaczego od czasu do czasu zaglądacie? Do czasopisma. Też jest dużo. Jest Świerszczyk, czasopismo Świerszczyk właśnie dla dzieci, do którego zachęcam, żebyście zajrzeli. I ja dzisiaj chciałam Was właśnie zaprosić do czytania bajek i dzisiaj przyszłam do Was z taką bajką, właściwie legendą, z takim teatrzykiem. Jak myślicie, był u nas ten teatrzyk? Czy to jest nowość? Nowość. I właśnie chciałam Was dzisiaj zaprosić do wysłuchania legendy o Lechu, Czechu i Rusie. Ponieważ nadchodzą święta narodowe, święto 3 maja i wybrałam dla Was właśnie taką legendę. I posłuchajcie. Legenda o Lechu, Czechu i Rusie. Jak powstało godło polskie? Dawno, dawno temu przez piękne bory i gęstwiny wędrowały 3 plemiona słowiańskie, które szukały nowych ziem do osiedlenia się dla swoich rodów. Na ich czele stali 3 bracia: Lech, Czech i Rus. Wędrowali długo i wszyscy byli bardzo zmęczeni. W końcu dotarli do miejsca, gdzie ukazała się wspaniała kraina z wieloma polanami, rzekami i jeziorami. Lech, Czech i Rus zatrzymali się pod wielkim dębem, by w tym miejscu odpocząć. Drzewo było ogromne, z rozłożystymi konarami, a na jego szczycie znajdowało się gniazdo białych orląt. To były piękne ptaki, dumne i majestatyczne. Spłoszony widokiem ludzi orzeł wzbił się w powietrze. W tym momencie Rus chciał strzelić do niego z łuku, lecz Lech powstrzymał go i powiedział: Nie rób tego, bracie! Biały orzeł to dobry znak. To wspaniałe miejsce, abym mógł założyć tutaj swoją osadę i osiąść z mym rodem na stałe. W pewnej chwili powracający do gniazda ptak ukazał się na tle zachodzącego czerwonego słońca. Widok był tak piękny, że Lech aż oniemiał z zachwytu i postanowił, że biały orzeł na czerwonym tle będzie znakiem całego jego rodu. Kiedy Lech zdecydował, że zostanie w tej krainie, Czech i Rus odpoczywali i planowali dalszą podróż, by szukać miejsca dla siebie i swoich rodów. Wkrótce bracia pożegnali się i wyruszyli. Czech na południe, natomiast Rus na wschód. Tam założyli własne państwa, a od ich imion nazwano je Czechami i Rusią. Lech wraz ze swoim ludem zbudowali gród w kształcie gniazda i nazwali Gnieznem, od orlego gniazda.
Jego mury zdobiły flagi i godło z białym orłem na czerwonym tle. Przez długie lata ród Lecha, który dał początek państwa polskiego, żył tam w dostatku i szczęściu. A Gniezno stało się pierwszą stolicą Polski.